on jest trzeźwy, czy jest pijany, czy jest gdzieś go spotykamy na ulicy. Bardziej go chyba widzimy w nich. Może bardziej przeżywamy ten Wielki Post, bo rzeczywiście jest staramy się bardziej wyciszyć. Znalazłem się tutaj w schronisku, jak powstało, 3 tygodnie już było tu otworzone, tam chodziłem do tego naszego kierownika, 2 razy w tygodniu, taką listę, no i ktoś mi tu podpowiedział z kolegów, że tu już jest otwarte i można przyjść śmiało, no i przyszedłem, no i tak jestem, 10 lat, w tamtym roku 5 lutego mi minęło. A jak się znalazłem? Znalazłem się w taki sposób, że rodzice umarli i zostało mieszkanie trzypokojowe. Ja byłem siostrą, nie było stałej pracy, a potrzebny był. No i jeździłem z karuzelą po całej Polsce, to tam karuzela była z Łodzi. No i ja miałem gdzie mieszkać. I po prostu, no jak to powiedzieć, no to jest prawda. Zostawiłem to wszystko, całe mieszkanie, tylko trochę tam rzeczy po rodzicach wziąłem, bo wynająłem sobie tam na ten okres zimowy, na jedną zimę tutaj na Brzeskiej, a tak to zostawiłem mieszkanie siostrze. No i teraz w chwili obecnej ona się tam zamieniła znowu na inne, bo dla niej to jest za duże, no z jednej pensji tam z mężem żyła, no to no i tak tu. Schronisko stało się właściwie pana domem w tej chwili, tak? Tak. Jak tu wygląda życie w schronisku? No jak wygląda? Łatwo jest tu mieszkać, żyć? No w takim społeczeństwie, no jest trochę, bo ja to mówię, to takie, jak to powiedzieć, no bywałem w różnych sytuacjach, bo siedziałem w więzieniu i tego, no zawsze jest gdzieś indziej, no w takim środowisku, no co, no trzeba, jak to powiedzieć, trzeba być, mimo że się tu człowiek znajduje, trzeba być też i tym człowiekiem, nie? Człowiekiem dla innych. Dla innych, no i przede wszystkim też przypilnować drugiego, no bo skoro mieszkamy, jest sala 8-osobowa, 16 czy tam 4-osobowa, no to no przede wszystkim chodzi czystość. Tak człowiek jest wychowany, o czystość chodzi. No. Dochodzi do takich spięć właśnie na tym ten. Jednemu nogi śmierdzą, drugiemu nie. Jeden wypierze skarpetki, drugi na drugi dzień ma zamiar. Czyli nawzajem trzeba się wychowywać właściwie. No, trzeba się pilnować. No, ja mówię takie te. No i na tym, pod tym względem dochodzi do takich spięć. A tak poza tym, no, ja nigdy tu nie narzekałem. No, nieraz tam taką niesprawiedliwość, ale to takie tam sporadyczne wypadki, takie tam nieważne. Z tego co wiem, jedno z najlepszych schronisk w Polsce, bo to tu nie wybiera mnie tego. Swego czasu miałem zajęcie 2 lata na kuchni, prawie 2 lata tutaj pracowałem w rozbudowie tego schroniska. Także no, ja nie narzekam. Podług mnie, kto narzeka tutaj na to schronisko, no to no nie wiem, no coś musi mieć z głową, tak powiem po męsku, no coś musi mieć z głową. No. Panie Andrzeju, a pana zdaniem to dobrze, że tutaj też opiekują się wami siostry, że są księża, że jest msza święta, czy to pomaga? Pewnie, to jest normalne, no przecież jest tu paru takich, co by tam, no co, no, no. Jest paru takich, co im obiady noszą, poza schronisko się nie, jak ich tam nie podwiozą gdzieś samochodem czy tego, no to po prostu nie wyjdą.
z tego schroniska. Także kaplica jest na miejscu, no to tak dla nich, no to jest w sam raz, nie no. Zdrowy może sobie, jak nie uważa tu na przykład tej kaplicy, nie chce tu iść, no to może iść do katedry, może iść do klasztoru. Ma wybór. Nikt nikogo nie zmusza. Marca w poniedziałek będziemy obchodzić uroczystość świętego Józefa, patrona naszej diecezji. W parafii pod wezwaniem świętego Józefa we Włocławku o godzinie 18 zostanie odprawiona uroczysta suma odpustowa. Bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta. 22 i 23 marca maturzyści z naszej diecezji odbędą swoją pielgrzymkę na Jasną Górę. W tych dniach w sposób szczególny zachęcamy naszych telewidzów do tego, aby w swoich modlitwach pamiętać za młodzież, która lada moment będzie podejmowała decyzje, które w dużej mierze będą decydowały o przyszłości ich życia, ale również w dużej mierze także życia całego naszego narodu. 25 marca będziemy obchodzić kolejny Narodowy Dzień Świętości Życia. W tym dniu w Bazylice Katedralnej o godzinie 11 zostanie odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji. 25 marca w niedzielę pielgrzymka matek w błogosławionym stanie i osób podejmujących adopcję dziecka poczętego we Włocławku w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej u Ojców Franciszkanów o godzinie 12. Od 25 do 28 marca w Sanktuarium Matki Bożej we Włocławku u Ojców Franciszkanów będą odbywały się rekolekcje parafialne. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Moi drodzy, to już czwarty tydzień Wielkiego Postu. Jeszcze tak niedawno przeżywaliśmy środę popielcową. Przygotowywaliśmy się do wejścia na drogę przemiany naszych serc i nawrócenia. W większości z naszych parafii odbywają lub odbyły się już rekolekcje wielkopostne. A więc zechcieliśmy wejść na drogę przemiany swojego serca, zmiany swojego sposobu myślenia i działania. Spróbowaliśmy zweryfikować to, co w naszym życiu jest niedoskonałe i spróbować zmienić się, by dobrze i godnie przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. I kiedy w każdy piątek przeżywamy rozważania drogi krzyżowej, od momentu pojmania, ukoronowania, gdy Chrystus bierze krzyż na swoje ramiona, spotyka poszczególnych ludzi, tych, którzy z tłumu przeciskają się, tak jak niewiasty opłakują los idącego Jezusa, czy spotyka swoją matkę, w której cisną się do oczu łzy i ból z widoku cierpiącego syna, aż po tego przymuszonego Szymona z Cyreny, który pomaga dźwigać krzyż Jezusowi z Nazaretu. Do słów wielkich wykonało się. Kiedy obserwujemy ten otaczający nas świat współczesny w naszej ojczyźnie, który, że nie wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, co dzieje się wokół nas, z naszych przemian, z tego, co mówią politycy, jednak coraz mniej mamy czasu na to, by zatrzymać się nad swoją wiarą, zastanowić się, na jakim płaszczyźnie rozwoju jest moja wiara, wiara w Jezusa Chrystusa. Dlatego choć jest już tu czwarta niedziela Wielkiego Postu i za długi okres czasu przeżywać będziemy święta, jest to dla nas jeszcze stosowny czas do tego, by wejść na drogę przemiany, zmienić swoje życie przez post, modlitwę i jałmużnę, zbliżyć się do Chrystusa, tego, który staje u drzwi i kołacze, który puka do naszych drzwi, a jeśli my będziemy chcieli, to je otworzymy i zaprosimy tego Zmartwychwstałego. Dlatego też otwórzmy drzwi naszych serc na przyjście Zmartwychwstałego Pana.